Okej, okay, jedna łapa bez przekona, teraz lecimy zrobić to samo z drugą. Czyli dopiero teraz mogę mu zabezpieczyć tą łapę. Mamy go. Teraz możemy mu przywalić w klatę. Cieszę się, że znalazłeś czas na spotkanie. Zawsze go brakuje. Posłyszałem nieprzyjemną nutę w twoim głosie. O, ile razem przeżyliśmy. Coś niebywałego, nieprawdaż? Czy pamiętasz? Ileż to razy zgrzeszyłeś przeciwko mnie, powiedz? No tak, zabiłeś mą bratanicę Atenę. Co jeszcze? Zabiłeś mego brata, Posejdona. Nigdy nie zapomnę, że to ty zamordowałeś mą piękną królową. Dowiesz się, jak cierpiałem na własnej skórze. Twoja dusza jest moja. Ah!
przeciwniku! No i po Hadesie. I mamy jego szpony. Thank you.
Muszę się! I Hades został wykończony. No chyba resztę to później sobie przejdę. No jeszcze zobaczę, może jeszcze troszkę przejdę, spróbuję. Zobaczymy jak mi pójdzie. Thank you.
Zdobyłeś szpony Hadesa, Kratosie. Możesz wezwać przeklęte dusze i zaatakować przeciwnika. Kratos? To możliwe? Czy doczekałem kresu rządów Hadesa? Bóg podziemnego świata nie żyje. Umarł? Hades zasłużył na cierpienie, ale nie sądziłem, że może umrzeć. Bogowie Olimpu przeceniają swe umiejętności. Ciekawe. Zapamiętam to sobie, Spartiato. Chcesz użyć bramy Hyperiona? Na to ci boska dusza, Kratosie? Nieużywana od stuleci, na pewno jest zepsuta. Inaczej zobaczyłbym mą piękną. Widzisz, Kratosie, nie zawsze wyglądałem tak jak potwór. Tak, kiedyś byłem najbardziej cenionym rzemieślnikiem Olimpu. Zeus dał mi w nagrodę rękę pięknej Afrodyty. Moja matka Hera chwaliła mój talent. Lecz mój świat runął w dniu, gdy zabiłeś Aresa. To wtedy Zeus zmienił się w potwora. Co gorsza, odebrał mi ukochaną córkę Pandorę. To dla niej żyję. Siedzę tu i próbuję przywrócić ją do życia. Niestety nie umiem, nie potrafię. Ona żyje, Spartiato. Ja to czuję. Ty, Kratosie, możesz ją do mnie sprowadzić. Nie obchodzi mnie los twego dziecka. Z pewnością dobrze mnie rozumiesz. Też kiedyś byłeś ojcem.
Aha, to potem musiałem przejść i go sobie przejść przez ten portal. I wszystko raz. Pamiętaj o swym celu, Kratosie. Zmierzcha się, Kratosie. Jego śmierć to nasza jedyna nadzieja. Nie obawiaj się, Ateno. Zeus i tak umrze.
żyjesz, Spartiato? Krew Kronosa dobrze ci służy. Szybko, musisz mi pomóc. Pomóc? Tobie? Tak, dziecko. Szybko. Bardzo cierpię. Próbowałam wrócić do walki, ale... Na mnie nie licz. Wiesz, że nie miałam wyboru. Musisz mi pomóc. Byłaś tylko pionkiem, Gajo. Niczym więcej. Muszę zmierzyć się z Zeusem. Tytani muszą pokonać Olimp. Nie! To jest moja wojna, nie twoja! Oh!
No dobrze, zostawię sobie to ten etap na następny odcinek. A teraz... Mogę coś innego zobaczyć. W każdym razie dzięki tego odcinka. Myślę, że jak mi się uda, to będą następne. Zobaczymy, jak daleko to uda. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. No, a raczej do usłyszenia. No, w każdym razie dzięki za ten odcinek. Zapraszam na następny. Jak tylko uda mi się go zrobić. Thank you.